Historia XX wieku, wieku mass mediów, to także historia propagandy, która przeorała w tym czasie świadomość społeczeństw niemal całego świata. Mobilizacja do działań, tworzenie obrazu wroga, tworzenie wizji szczęśliwej przyszłości to tylko wybrane aspekty plakatowego języka w służbie ideologii. Prezentujemy dziś pocztówkę jednego z najbardziej znanych twórców plakatu politycznego XX wieku, Dmitrija Moora. Jest to pocztówka z około 1915-17 roku zatytułowana „Jedinstwienny, wierny sposób nawsiegda odkryć Dardaneli”. Pochodzi jeszcze z czasów sprzed jego zaangażowania w propagandę komunistycznego państwa sowieckiego. Głosi ona jedyny pewny sposób, by na zawsze otworzyć Dardanele i ukazuje rosyjskich żołnierzy wyrzucających Turka do azjatyckiej części Turcji. Moor, właściwie Dmitrij Orłow, był radzieckim grafikiem i rysownikiem, jednym z twórców radzieckiego plakatu politycznego. Jego dzieła wyróżniała lapidarna, syntezująca forma, silnie wydobyte kontury i ostre kontrasty kolorów i walorów. Moor brał aktywny udział w rewolucji 1905 roku, a od 1907 roku publikował w prasie swoje karykatury, usiłując przy tym walczyć z carską cenzurą. W latach 1909-1917 tworzył plakaty kinowe, rysunki i karykatury dla współczesnej prasy. W 1917 roku zaangażował się w rewolucję, stając się na lata jednym z guru radzieckiej propagandy. Swoje karykatury i rysunki polityczne publikował w Izwiestiach, Krasnoarmiejcu i Prawdzie. Wykładał też w Moskiewskim Instytucie Poligraficznym i Moskiewskim Instytucie Sztuk Pięknych. Bardzo interesująca wczesna praca Moora. Zapraszamy na stronę www.atticus.pl do działów Stare Pocztówki oraz Książki i inne obiekty rosyjskie.